Michał zbudował wybieg dla psa. Wybieg ma 21 metrów długości i obwód 78 metrów. Jaka jest szerokość wybiegu? Narysujmy sobie, jak taki wybieg mógłby wyglądać. Wybieg jest prostokątny, na przykład taki, i znamy jego długość. Długość wybiegu to 21 metrów. Ta odległość to 21 metrów. A ponieważ jest to prostokąt, to ta odległość też wynosi 21 metrów. Wiemy też z treści zadania, że obwód wybiegu to 78 metrów, i na podstawie tych danych musimy obliczyć szerokość wybiegu. Szerokość to będzie ten odcinek i będzie taki sam jak ten odcinek. Wiemy, jak oblicza się obwód. Jeżeli dodamy ten odcinek 21 metrów i ten odcinek, czyli szerokość. I dodamy to 21 metrów, i jeszcze raz tę szerokość, to otrzymamy razem 78 metrów. Czyli jeden ze sposobów na obliczenie szerokości to odjęcie od obwodu tych dwóch odcinków 21 metrowych. Wtedy dowiemy się, ile wynoszą w sumie te dwie szerokości. Czyli 78 odjąć 21, odjąć 21. Równa się 78 odjąć 42, to się równa 36. To 36 to suma dwóch szerokości tej na dole i tej na górze. A wiemy, że te dwie szerokości są sobie równe. Ta odległość i ta odległość są identyczne. Jeżeli dodamy je do siebie, to otrzymamy 36. Jakie dwie identyczne liczby po dodaniu do siebie dadzą w sumie 36? 18 dodać 18 to 36. Ta odległość tu na dole to musi być 18 metrów. I ta u góry też musi mieć 18 metrów. Możemy teraz sprawdzić, czy wynik naszych obliczeń jest poprawny. Możemy dodać wszystkie te liczby do siebie. Dwie szerokości. 18 dodać 18. I dwie długości. Dodać 21. Dodać 21. To się równa 36. To dokładnie ta sama liczba, którą otrzymaliśmy tutaj. Potrzebowaliśmy dwóch osiemnastek, żeby razem było 36. Dodać 42 to się razem równa 36 sześć, dodać czterdzieści dwa, I tyle wynosi obwód wybiegu.